Cześć. W 2014 roku umieściłem na moim kanale film z instrukcji obsługi Google Analytics, czyli systemu statystyk strony internetowej. Film ten jest jednym z najbardziej popularnych filmów na moim kanale, jednak sam interfejs Analyticsów zmienił się dość mocno przez te ostatnie kilka lat, dlatego postanowiłem nagrać taką zaktualizowaną instrukcję, w której będzie troszkę więcej informacji niż w tej poprzedniej, no i będzie to już wszystko zrobione na aktualnym interfejsie. Oczywiście każdy z tego filmu skorzysta tak samo, jednak chciałbym w szczególności zadedykować go moim klientom, osobom, którym tworzyłem stronę internetową i ten film będę dorzucał do Waszego standardowego szkolenia z obsługi strony. No cóż, zaczynajmy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, po co w ogóle używać Google Analytics. No, najprościej powiedzieć, że warto używać tego narzędzia po to, żeby gromadzić dane o tym, kto wchodzi na naszą stronę, jak się na tej stronie zachowuje, ile czasu na niej spędza, skąd na nią wchodzi, jak się po niej porusza i tak dalej. Możemy tego typu dane gromadzić i analizować je, porównywać je w różnych odstępach czasu, porównywać takie dane w momencie, gdy wdrażamy jakieś duże zmiany na stronie internetowej, czyli jak było przed, jak jest po. Możemy w Google Analytics sprawdzać wyniki naszych kampanii reklamowych w Google Ads. Możemy też robić jeszcze szereg innych rzeczy, ale do tego przejdziemy sobie już za chwilę w części praktycznej z ekranu. Natomiast dodam jeszcze, że Google Analytics jest świetnie działa w uzupełnieniu z Hotjarem, czyli z narzędziem analitycznym, o którym mówiłem w innym filmie na moim kanale. Znajdziesz link tutaj w karcie w rogu ekranu. Natomiast korzystanie z tych dwóch narzędzi i wdrażanie zmian, które wynikają z analizy tych danych, jest bardzo słuszną drogą do tego, aby poprawić skuteczność naszej strony internetowej. Przejdźmy zatem do ekranu, gdzie poznasz interfejs statystyk Google Analytics, pokażę Ci, jak się po tym poruszać oraz omówimy najważniejsze, takie podstawowe funkcje, z których prawdopodobnie będziesz najczęściej w tym systemie korzystał. Aby móc w ogóle korzystać z Google Analytics, należy wdrożyć tak zwany pakiet startowy, który składa się z kilku elementów. Najlepiej, jeśli zrobi go firma, która tworzyła Twoją stronę. Jeżeli jednak masz kiepski kontakt z wykonawcą strony, możesz odezwać się do mnie, a zaproponuję Ci taką usługę. Przede wszystkim musimy utworzyć konto w Google Analytics oraz zintegrować statystyki z naszą stroną internetową poprzez wklejenie odpowiedniego kodu źródłowego na naszą stronę. Tak jak wspominałem, najlepiej, jeżeli zajmie się tym firma, która wykonywała stronę, a po wdrożeniu Analytics na Twój serwis powinieneś dostać zaproszenie do konta Analytics z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi. Pierwsze dane w Google Analytics mogą pokazywać się z pewnym opóźnieniem, na przykład po kilkunastu godzinach, więc nie zdziw się, że nie widzisz na początku żadnych danych. Po wdrożeniu Analytics na serwis warto upewnić się, czy statystyki są poprawnie podpięte. Możesz skorzystać z wtyczki do przeglądarki Chrome o nazwie Google Tag Assistant. Zaraz pokażę, jak ona działa. Dobrym pomysłem jest odfiltrowanie ze statystyk swojego ruchu wewnętrznego, czyli Twoich wejść na stronę czy Twoich pracowników. Możesz to zrobić za pomocą filtra na Twój adres IP lub przez wtyczkę do Chroma o nazwie Block Yourself from Analytics. Dzięki temu będziesz miał bardziej realne wyniki bez swoich wizyt. W ustawieniach Analyticsa możesz też odfiltrować ruch robotów. Tą wtyczkę Block Yourself za chwilę też pokażę. Jeżeli prowadzisz inne działania w ekosystemie googlowskim, warto zintegrować Analytics z tymi innymi usługami. W przypadku pozycjonowania w wynikach organicznych może to być integracja z Google Search Console. W przypadku reklam płatnych może to być integracja z Google Ads. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy, upewnij się, żeby włączyć w Analytics moduł e-commerce i poprawnie spiąć go ze stroną internetową. Tutaj prawdopodobnie będziesz potrzebował pomocy programistycznej od osoby, która wykonywała stronę. Jeżeli zamierzasz śledzić właśnie swój e-commerce czy prowadzić kampanię Ads i śledzicie w Analyticsie, to warto zmienić walutę na taką walutę, jaką masz w sklepie czy w kampanii Ads. Sugeruję też wyłączyć usuwanie zgromadzonych danych po określonym czasie, czyli usunąć limity. Takie ustawienia są domyślnie po wdrożeniu RODO. Przy okazji warto też włączyć zbieranie takich rozszerzonych danych demograficznych o naszych użytkownikach, ponieważ domyślnie jest to wyłączone. W Analyticsie warto też już na samym początku ustawić cele, jakie stawiamy na naszej stronie.
Takie najprostsze cele dla sklepu internetowego to może być dodanie czegoś do koszyka, zrealizowanie zakupu, czy na przykład zapis na newsletter. W przypadku strony internetowej najczęściej celem jest przesłanie formularza kontaktowego. Może to być też kliknięcie na przykład w połączenie telefoniczne czy w adres mailowy. Jeżeli Twoja witryna zawiera wewnętrzną wyszukiwarkę, warto ją spiąć z Google Analytics. Dzięki temu będziesz widział, czego ludzie szukają na Twojej stronie. Wszystkie te informacje i ustawienia dostępne są w Analyticsie w zakładce Administracja. Jest tutaj tego dość dużo, jeżeli nie czujesz się na siłach, to lepiej tutaj nie kombinować, żeby przypadkiem czegoś nie popsuć. Warto wtedy po prostu powierzyć to komuś, kto zna się na rzeczy. Jeszcze ta wtyczka Google Tag Assistant, jeżeli zainstalujemy sobie tą wtyczkę na stronie, po wejściu musimy tutaj kliknąć niebieski guzik, ja go już kliknąłem wcześniej. Jeżeli przy naszym kodzie Analytics nie będziemy mieli żadnych błędów, żadnych czerwonych znaczków, to znaczy, że statystyki zbierają się poprawnie. Jest też wtyczka Block Yourself, wystarczy, że w nią klikniemy i tutaj zablokujemy dla tej strony zbieranie danych. W tym momencie mamy tutaj taki znak zakazu, a nasza wtyczka Tag Assistant wyświetla tutaj błąd w Analyticsie. Więc te dwie wtyczki polecam, pierwszą na sprawdzenie, czy kod jest dobrze dodany, a drugą do blokowania własnego ruchu, jeżeli nie chcesz tego robić poprzez adres IP. Aby dostać się do interfejsu Google Analytics, najprościej jest skorzystać z linka, który otrzymasz w zaproszeniu od osoby, która wdrażała Ci ten system statystyk. Warto wiedzieć, że aby dostać takie zaproszenie i w ogóle korzystać z Analyticsa, musisz mieć konto googlowskie, więc jeżeli jeszcze takiego konta nie masz, to wygoogluj sobie, jak założyć konto Google. Załóż takie konto i adres e-mail, który tam podasz, będzie uprawniony wtedy do korzystania z Analyticsa oraz z innych usług googlowskich. W tym filmie mówimy o podstawach, więc nie będę tutaj się zagłębiał zbyt mocno w te wszystkie zakładki. Omówimy sobie te, które prawdopodobnie będziesz odwiedzał najczęściej. Jeżeli ta tematyka Cię zainteresuje, to w polskim internecie znajdziesz dużo kursów na ten temat, kursów zaawansowanych, w których możesz sobie pogłębiać wiedzę. Natomiast tutaj w Analyticsie masz taką zakładkę Odkryj i jest tutaj coś takiego jak Akademia Analytics. W tym miejscu też są jakieś tutoriale, kursy, które możesz sobie przerobić, aby dowiedzieć się więcej o tym systemie. Natomiast wracając jeszcze tutaj, każda z tych zakładek jest też szczegółowo opisana w supporcie googlowskim, więc jeżeli nie będziesz pewny, co oznacza któryś element, któraś zakładka czy któraś nazwa, wystarczy, że sobie wygooglujesz Google Analytics i dopiszesz nazwę tej zakładki czy nazwę tej treści, która Cię interesuje. Każda z tych informacji jest szczegółowo opisana w supporcie, więc tam zachęcam zajrzeć, jeżeli czegoś nie będziesz wiedział, na przykład po tym filmie czy w toku dalszych własnych tutaj testów tego systemu. Co znajdziemy w poszczególnych raportach z lewej strony? Czas rzeczywisty to jest przegląd osób, które są w danym momencie na stronie. Raport odbiorcy dotyczy informacji na temat osób, które wchodzą na naszą stronę. Raport pozyskiwanie dotyczy informacji, skąd osoby wchodzą na naszą stronę. W raporcie zachowanie dowiemy się, jak użytkownicy zachowują się na naszej stronie, na jakie podstrony wchodzą, gdzie wchodzą, gdzie wychodzą i tak dalej. Natomiast raport konwersje, tutaj będziemy mogli analizować cele, jakie stawiamy na naszej stronie i współczynnik realizacji tych celów, czy to jakichś celów zwykłych typu wysłanie formularza, czy na przykład celów e-commerce'owych i tak dalej. Jesteśmy na stronie głównej, tu są takie panele informacyjne, takie skróty wszystkich informacji, które znajdziesz później w tych zakładkach po lewej stronie. To jest konto demonstracyjne Analyticsa, ono dotyczy sklepu z gadżetami googlowskimi, więc tych liczb, które tutaj zobaczysz, jest dość dużo, są one dość duże. W przypadku małych stron internetowych, jakichś lokalnych firm, te wartości są dużo mniejsze zwykle, więc tutaj proszę się nie zdziwić, jeżeli to będzie wyglądać inaczej u Ciebie. Na stronie głównej mamy taki główny panel użytkowników. W tym przypadku jest włączony moduł e-commerce, więc są też podane przychody czy konwersje. I mamy tutaj taki prosty wykres, ile użytkowników wchodziło danego dnia przez ostatnie 30 dni w tym wypadku, ale możemy to sobie zmieniać. Warto wiedzieć, co oznacza użytkownik. To nie znaczy,
że jest to jedna osoba, tylko to oznacza, że jest to jedna unikalna przeglądarka, ponieważ jedna osoba może wejść na stronę internetową na przykład z telefonu, później z komputera, później z tabletu, wszędzie tam z innych przeglądarek, które nie są ze sobą zsynchronizowane i wtedy Analytics zliczy to jako trzech użytkowników, nie jako jednego, więc warto tutaj brać jakąś poprawkę na tą nazwę, na tą etykietę użytkownicy. Ile osób jest w tej chwili? Rozwinięcie tego będziemy mieli w sekcji czas rzeczywisty. Skąd pozyskujemy użytkowników? Czy to są wejścia z wyników organicznych, googlowskich, czy wejścia bezpośrednie przez wpisanie adresu do przeglądarki, czy jakieś witryny odsyłające, media społecznościowe. Pozyskiwanie będzie też rozwinięte tutaj w sekcji po lewej stronie. Gdzie znajdują się użytkownicy według kraju? To będzie rozwinięte tutaj w sekcji odbiorcy. Kiedy użytkownicy odwiedzają Twoją stronę? Mamy tutaj za ostatnie 30 dni wykres, tabelę godzinową oraz dnia tygodnia i widzimy, że w tych najciemniejszych polach najwięcej ludzi korzysta z naszej strony. Jakie podstrony w ramach naszego serwisu odwiedzają ludzie? Jaki jest podział na urządzenia? Czy to są komputery, telefony czy tablety? To wszystko będzie też rozwinięte po lewej stronie. Jeżeli mamy włączone cele w Analyticsie, będzie tutaj informacja, w jaki sposób udaje nam się je realizować. Jeżeli mamy spiętą tutaj kampanię Google Ads, będą też informacje na temat ilości wejść oraz kliknięć w naszej kampanii. W przypadku e-commerce'a mamy też informacje o popularnych produktach. Generalnie każda z tych zakładek składa się ze swojej nazwy, ze swojego tytułu. Z pierwszej karty o nazwie Przegląd, to wygląda tak samo w każdych tutaj pozostałych miejscach. W tym przeglądzie widzimy takie dane zbiorcze, czyli w przypadku czasu rzeczywistego mamy tutaj akurat ile osób obecnie jest na stronie i tutaj są takie tabelki z witrynami odsyłającymi, z popularnymi słowami kluczowymi, z najlepszymi aktywnymi stronami, czy z mapką, z lokalizacjami. Te wszystkie informacje możemy sobie rozszerzać, klikając w kolejne tutaj karty i mamy tutaj bardziej szczegółowe dane odnośnie krajów i tak dalej. Sekcja, w której prawdopodobnie będziesz spędzał najwięcej czasu, to będzie sekcja odbiorców i ewentualnie później pozyskiwanie oraz zachowanie. Natomiast ci odbiorcy to jest taka, można powiedzieć, kluczowa tutaj informacja. To, co warto wiedzieć, to że po prawej stronie filtrujemy sobie wszystkie dane według dat. Powiedzmy, że chcemy to zrobić za ostatnie 7 dni. Klikamy zastosuj. Mamy też tutaj coś takiego jak porównywanie z poprzednim okresem, czyli z poprzednim tygodniem, z poprzednim rokiem. Można to sobie to wszystko tutaj ręcznie też poustawiać. I gdy weźmiemy sobie i włączymy takie porównanie, będziemy widzieć zawsze dwie dane i zmiana, jaka następuje w danym współczynniku. Ja na razie to porównanie sobie wyłączę, aczkolwiek jest to fajna rzecz, jeżeli mamy te statystyki już dłużej i chcemy sobie porównać na przykład wejścia w poprzednim roku, czy po wprowadzeniu jakichś zmian na stronie. W górnej części możemy też filtrować dane według segmentów. Myślę, że to jest trochę bardziej zaawansowany temat niż takie szkolenie podstawowe, więc nie będziemy w to za bardzo wnikać w tym filmie. Natomiast w supporcie możemy sobie poczytać o segmentowaniu w Google Analytics. Możemy robić segmenty na przykład według płci, wieku użytkowników, czy według użytkowników, którzy wykonali określone zdarzenia czy akcje na naszej stronie internetowej. Więc zawsze to filtrowanie można sobie tutaj rozszerzyć. Natomiast główny panel tych odbiorców to jest wykres, który pokazuje nam, może przełączmy się na te 30 dni, będzie to trochę lepiej widoczne. Widzimy tutaj, jak zmieniały się liczby wizyt na naszej stronie w określonych dniach. I poniżej mamy takie zestawienie. Warto wiedzieć, że po najechaniu na dany współczynnik mamy tutaj wyjaśnienie, co to oznacza. Więc jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, możemy sobie też wstępnie w ten sposób dowiedzieć się, co oznaczają dane wskaźniki. Jest tu łączna liczba unikalnych przeglądarek, które otworzyły naszą stronę, liczba nowych użytkowników w tym okresie czasu, liczba sesji, ona jest większa, czyli ta liczba użytkowników weszła na stronę tyle razy,
To oznacza, że jest taka liczba sesji na stronie na jednego użytkownika. Łączna liczba odsłon, czyli wszystkich podstron w ramach naszego serwisu. Łączna liczba podstron na sesję. Średni czas trwania sesji. Tutaj nie jest wliczana ostatnia podstrona, na której jesteśmy. I współczynnik odrzuceń, czyli wyjście ze strony w momencie z tej samej podstrony, na którą weszliśmy, czyli bez przejścia na jakąś dodatkową podstronę. Poniżej mamy tabelę z danymi demograficznymi, z informacjami o systemie. Mamy tutaj język, kraj, miejscowość konkretną. Jeżeli chodzi o ruch mobilny, możemy też sprawdzić, z jakich systemów operacyjnych czy z jakich rozdzielczości ekranu ludzie najczęściej wchodzili na te strony. Ten ruch mobilny sobie rozwiniemy jeszcze troszkę dalej. Przejdźmy sobie do panelu dane demograficzne. Mamy tutaj informacje, również mamy przegląd, a także wiek i płeć. I możemy sobie tutaj sprawdzić, w jakim wieku, w jakim przedziale wiekowym są nasi użytkownicy oraz jaka jest płeć przeważająca. Oczywiście to wszystko mamy przefiltrowane w danym okresie czasu i w tej chwili jako wszyscy użytkownicy. Po wejściu w te tutaj dodatkowe informacje mamy troszkę więcej danych, jak kształtują się konkretne grupy wiekowe pod kątem użytkowników i tych wszystkich wskaźników, które mieliśmy na początku w przeglądzie. Kolejna sekcja, którą chciałbym pokazać, to są dane geograficzne. Mamy tutaj informacje o języku i lokalizacji. I tutaj również jest, te tabele są trochę bardziej rozbudowane. Mamy te wszystkie wskaźniki, które były omówione na początku, ale pogrupowane według konkretnych języków. Podobnie dzieje się z lokalizacjami i wygląda to w ten sposób. Kolejna sekcja, jaka nas może zainteresować, to jest zachowanie użytkowników. Użytkownicy nowi, a powracający. Widzimy tutaj, jaka jest liczba osób nowych, a jaka liczba osób powracających i wszystkie wskaźniki, które dotyczą tej grupy osób. Prawdopodobnie zainteresuje nas także zakładka technologia. Mamy tutaj informacje na temat przeglądarki i systemu, z jakiego korzystają nasi użytkownicy. Mamy tutaj aktywną kartę przeglądarka, natomiast możemy sobie przejść przez system, rozdzielczość ekranu, kolory ekranu i inne wymiary. Prawdopodobnie będzie nas również interesować ruch mobilny, który jest bardzo popularny w ostatnim czasie. Akurat na tej stronie demonstracyjnej większość wejść jest z desktopu, czyli z komputera, to jest ponad 70%. Natomiast urządzenia typu telefon czy tablet mają tutaj takie parametry. Jeżeli widzimy, że dużo ludzi wchodzi z telefonu, to warto dokładnie swoją stronę na telefonie sprawdzić i wprowadzić ewentualne poprawki. Będąc w tych tabelach, warto wiedzieć o czymś takim jak wymiar dodatkowy. Oznacza to, że nasz wymiar podstawowy danej tabeli, czyli teraz jest to akurat kategoria urządzeń, możemy rozszerzyć o jakieś inne dane. Powiedzmy, że chcemy zobaczyć w jakim wieku, albo na przykład jakiej płci są użytkownicy z tych konkretnych rodzajów urządzeń. I widzimy tutaj taki podział i te wszystkie kolejne wskaźniki, takie jak liczba użytkowników, sesje, odrzucenia, czas trwania i tak dalej, widzimy już w oparciu o takie konkretne, zawężone grupy osób. Warto też wspomnieć, jeszcze wrócę może na przykład do danych demograficznych, że to cały ten system ma strukturę takiej piramidy. Oznacza to, że jest to zbudowane od ogółu do szczegółu i wchodząc sobie w te linki tutaj w tabelach możemy sobie zobaczyć dalsze zawężenia czy dalszą możliwość kategoryzacji danego elementu. Powiedzmy, że tutaj mieliśmy wiek 25-34 i teraz możemy sobie ludzi w tym wieku przefiltrować jeszcze według płci i tak dalej, i tak dalej. Działa to na podobnej zasadzie we wszystkich innych tabelach, gdzie mamy jakieś klikalne opcje. Kolejna sekcja, na której chciałbym się skupić w tym filmie poza odbiorcami, to jest sekcja pozyskiwanie. Czyli w odbiorcach mogliśmy sobie zobaczyć, kto wchodzi na naszą stronę, natomiast w pozyskiwaniu możemy zobaczyć, skąd wchodzą dane osoby. W przeglądzie mamy jak zwykle zestawienie wszystkich informacji w ujęciu ogólnym, natomiast tutaj będziemy mogli sobie przechodzić w dalsze zagnieżdżenia i teraz wspominałem na początku filmu o integracji na przykład z Google Ads czy z Search Console. To jest właśnie potrzebne, żeby później w tym miejscu widzieć
konkretne dane, które chcielibyśmy analizować z tych miejsc. Warto wiedzieć, co oznaczają tutaj konkretne kanały. Organic Search to są wyniki organiczne wyszukiwarki. Direct to są wejścia bezpośrednie, czyli ktoś wpisuje sobie w pasku przeglądarki adres naszej strony i wchodzi. Referral to są linki zewnętrzne kierujące do naszej witryny. Social to są wejścia z mediów społecznościowych. Affiliates to są linki afiliacyjne od naszych partnerów. Display, czyli reklamy displayowe w Google, czyli jakieś banery i tak dalej. Paid search, czyli płatne wyniki wyszukiwania, czyli na przykład reklamy w wyszukiwarce Google Ads. Są jeszcze jakieś inne tutaj, to są jakieś marginalne wielkości. No i możemy zobaczyć, jak się przedstawiają te konkretne kanały pozyskiwania klientów na ilość użytkowników, jak to się ma procentowo do siebie, a także jak to się ma na przykład do współczynnika konwersji e-commerce, czy wszystkich innych wskaźników, które w Analyticsie są dostępne, czyli na przykład współczynnik odrzuceń, liczba stron i tak dalej. Przejdźmy teraz do zakładki cały ruch i będziemy tutaj widzieć te dane z przeglądu, tylko w formie tabelarycznej, czyli podobnie jak w tych wszystkich innych kartach. Możemy sobie w te wyniki wchodzić i patrzeć tutaj bardziej szczegółowe informacje na dane tematy. Powiedzmy, weszliśmy w wyniki organiczne, to możemy tutaj analizować na przykład, po jakich słowach kluczowych ludzie wchodzili na naszą stronę. Mogą nas też zainteresować witryny odsyłające, czyli konkretne adresy stron internetowych, które skierowały na naszą stronę. Oczywiście te liczby wierszy możemy sobie tutaj zwiększać i analizować, jaki był ruch i te wszystkie inne wskaźniki Analyticsa dla wejść z poszczególnych innych stron. W sekcji Google Ads będą tutaj szczegółowe informacje na temat kampanii adsowej. Natomiast na ten temat będę nagrywał osobny film, więc odsyłam do niego. Tutaj tylko taka zajawka, że Google Ads generalnie można sprawdzać w Analyticsie. Mamy też Search Console. Tutaj akurat ta integracja nie jest włączona, więc tego nie pokażemy, ale będzie możliwość tutaj przeglądania też danych w oparciu jeszcze o dodatkowe narzędzie googlowskie. Może nas interesować też zakładka sieci społecznościowe. W przeglądzie będziemy tutaj widzieć dane ogólne. Widzimy tutaj, z jakich sieci społecznościowych było najwięcej wejść na naszą stronę. Natomiast tutaj w tych kolejnych kartach będziemy już widzieć konkretne ilości, konkretne wskaźniki Analyticsa dotyczące danej sieci, takie jak właśnie konkretne odesłanie, jak strona docelowa, na którą kierują odesłania, czy jak konwersje, jeżeli były wykonywane po wejściu z jakichś mediów społecznościowych. Przejdziemy sobie jeszcze do zakładki zachowanie i tutaj mamy przegląd. Mamy tutaj w przeglądzie oczywiście zestawienie wszystkich informacji w takiej formie ogólnej, natomiast w kolejnych miejscach będziemy mogli sobie sprawdzać to nieco bardziej dokładnie. Powiedzmy, że w zawartości witryny chcemy zobaczyć wszystkie strony, na jakie wchodziły osoby, wszystkie podstrony, na jakie wchodziły w obrębie naszego serwisu użytkownicy w tym okresie czasu, więc mamy to dosyć szczegółowo tutaj wylistowane wraz ze wszystkimi wskaźnikami tymi ogólnymi Analyticsa i wraz z możliwością dodania wymiaru dodatkowego. Teraz mamy akurat po adresie URL, ale możemy też zrobić to na przykład po tytule strony. Jeżeli widzimy, że jakaś strona jest popularna, to warto przyjrzeć się tym podstronom i zobaczyć, co tam się dzieje, czy może tam warto coś poprawić. Mamy też coś takiego jak na przykład strony docelowe, czyli na które, jakie są strony wejścia na naszą stronę. Powiedzmy, że jest to home, ale mogą to być też wejścia bezpośrednio na jakieś podstrony. I jakie są strony wyjścia, czyli skąd ludzie wychodzą. Jeżeli mamy bardzo dużo wyjść z jakiejś strony, warto sobie wdrożyć na tej podstronie narzędzie Hotjar, o którym nagrywałem poprzedni film, i sprawdzić, czy na danej konkretnej podstronie nie dzieje się coś złego, przez co ludzie mogą ze strony wychodzić. Może nas interesować też szybkość witryny.
Jednak na ten temat warto byłoby zapoznać się z moim filmem, zdaje się, jak być wyżej w Google, 5 wskazówek SEO. Tam wspominałem o takim narzędziu PageSpeed Insights i tam można nieco więcej dowiedzieć się na temat czasu wczytywania. Natomiast tutaj takie dane ogólne też są dostępne, więc można to sobie poprzeglądać. To, co chciałbym jeszcze tu pokazać, jeżeli na naszej stronie internetowej jest wyszukiwarka i mamy ją spiętą z Analyticsem, to tutaj w informacji wyszukiwanie w witrynie możemy sobie przeglądać, jakie hasła były wyszukiwane, a także te wszystkie inne sekcje, które są tutaj dostępne. Akurat w wyszukiwanych hasłach zdaje się, że będą informacje. Tu było tylko jakieś jedno, więc jeżeli mamy tego więcej, to możemy sobie tutaj sprawdzać, czego ludzie szukają w obrębie naszej strony internetowej. Pozostała nam jeszcze zakładka konwersje. Tutaj warto sobie, jak wspominałem na początku, ustawiać cele dla strony i w tym miejscu możemy sobie sprawdzać, jaka była ilość, liczba realizacji tych celów, jak to wygląda procentowo na wykresie i tak dalej, z jakich źródeł były najlepsze realizacje celu. Jeżeli mamy moduł e-commerce, to mamy też w konwersjach całą sekcję e-commerce'ową, gdzie mamy informacje na temat przychodów, współczynnika konwersji, popularności produktów i tych wszystkich informacji, które mogą nas interesować z punktu widzenia e-commerce. Mamy tutaj film podstawowy, więc nie będę się w to zagłębiał, natomiast jeżeli masz chęć, to oczywiście możesz sobie to wszystko przeklikać, posprawdzać, co tutaj jest, posprawdzać te wszystkie podpowiedzi i miejmy nadzieję wyciągnąć jakieś ciekawe informacje dla siebie. Jak widzisz, liczba danych, które są gromadzone w Google Analytics, jest ogromna. Tak naprawdę omówiliśmy tylko część tego wszystkiego. Oczywiście możesz sobie tą wiedzę rozszerzyć w jakichś szkoleniach z Analyticsa, z takich bardziej zaawansowanych funkcji. Natomiast czy warto z tego korzystać, czy ja z tego korzystam? Przyznam szczerze, że nie jestem wielkim fanem ślęczenia nad tymi statystykami każdego dnia, sprawdzania, co tam się dzieje i tak dalej. Bardziej w taki sposób naturalny analizuję to, jak na przykład działa mój biznes po ilości zapytań, po ilości kontaktów, czy po prostu po jakichś tam przychodach firmy. Natomiast statystyki lubię sobie analizować co jakiś czas, lubię sobie je porównywać z jakimiś poprzednimi na przykład latami czy miesiącami. Lubię generalnie wiedzieć, ile ludzi wchodzi na moją stronę, skąd te osoby są, jak mniej więcej się zachowują, jaka część tych osób realizuje cele, które stawiam w mojej stronie. Więc pod tym kątem tak, polecam i sam z tego korzystam. Natomiast jeżeli chciałbyś rzeczywiście spędzić na tym trochę więcej czasu, to oczywiście możesz to zrobić. Polecam wtedy jakieś dodatkowe szkolenia i dodatkową analizę, ponieważ prawdopodobnie przyczyni się do tego, że twoja strona będzie bardziej skuteczna. No i tu w zasadzie dochodzimy do najważniejszego wniosku z tego całego filmu i ogólnie z tych wszystkich filmów, które nagrywam na temat narzędzi analitycznych. Chodzi o to, że nad stroną internetową trzeba cały czas pracować. Nie powinniśmy jej zbudować i zostawić sobie samopas, żeby ona sobie istniała. Nie wiadomo, co tam się z nią dzieje. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ona była jak najbardziej skuteczna, realizowała swoje cele. No i po prostu poprawiać ją, optymalizować, dążyć do tego, żeby ona była coraz lepsza, coraz bardziej przyjemna w odbiorze dla użytkowników, żeby po prostu oni czuli się na niej dobrze i znajdowali na niej to, co chcą, a w konsekwencji, miejmy nadzieję, stawali się naszymi klientami lub realizowali inny cel, jaki sobie założyliśmy. No cóż, mam nadzieję, że dowiedziałeś się z tego filmu czegoś ciekawego. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę pod filmem. Jeżeli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu pod filmem. Natomiast jeżeli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach tego typu zupełnie za darmo, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie oraz zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. To było wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.